Proszę Państwa, historia Polski to historia niezwykle skomplikowana. To także historia wielkich emigracyjnych dramatów. Najwięksi nasi poeci, najwięksi muzycy często musieli chronić się na emigracji. Francja w XIX wieku była miejscem, które bardzo często stawało się drugą ojczyzną właśnie dla nich. Tu w Paryżu tworzył Adam Mickiewicz, tu tworzył Fryderyk Chopin. Tu także obaj ci wielcy, wspaniali Polacy żegnali się z tym światem. Drugi pogrzeb Adama Mickiewicza odbył się w 1856 roku, kiedy sprowadzono jego ciało z Turcji, pochowano w Paryżu i tu odbywało się nabożeństwo żałobne. Tu także odbył się pogrzeb Fryderyka Chopina w roku 1849. Jestem w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, kościele niezwykłym, który był budowany jeszcze przed rewolucją francuską, przeszedł w trakcie tych prac budowlanych z przerwami, rzecz jasna, przez różne zamęty rewolucyjne i dopiero pod koniec pierwszej połowy XIX wieku został dodany do użytku. Właśnie wówczas tutaj odbył się pogrzeb wspomnianego już przeze mnie Fryderyka Chopina. Piękny kościół, neoklasycystyczny, z zewnątrz monumentalny, ale z drugiej strony nie przypominający typowego kościoła, bardziej kojarzący nam się z budynkami antycznymi, ale świątynia ważna dla Polaków, bo tutaj odbywały się pogrzeby wspomnianych już przeze mnie Fryderyka Chopina i Adama Mickiewicza w Paryżu. Adam Mickiewicz ostatecznie trafił na Wawel, jego trzeci pogrzeb odbył się w Krakowie pod koniec wieku XIX. Fryderyk Chopin pozostał w Paryżu, ale jego serce jest w Polsce, jest w Warszawie, w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. Pozdrawiam z kościoła świętej Magdaleny, Marii Magdaleny z Paryża.